Mnóstwo walki, mnóstwo zaangażowania jak na razie i po jednej, i po drugiej stronie. Znów Radecki, świetne jak na razie pierwsze 10 minut tego zawodnika. Leandro! Wprost w ręce Stanisława Wierzgacza. Dobra decyzja, Leo potrafi uderzyć zza pola karnego. Gołasa. Świetny odbiór Michała Kiełtyki. Kontra Radomiaka. Stanisławski! I bramka dla Radomiaka! Szymon Stanisławski, 1-0 dla Radomiaka w 13 minucie tego spotkania. Ależ uderzenie Stacha. Bezradny był Stanisław Wierzgacz. I bardzo dokładnie przygotują kolejny atak. Tym bardziej, że teraz przecież nie ma sensu się spieszyć. Trzeba szanować piłkę, szanować posiadanie. Okazja dla Radomiaka. Dariusz Brągiel. Ma dużo miejsca Darek. Bardzo pewna interwencja na przedpolu Stanisława Wierzgacza. Spotkanie wygrać to... O tym za chwilę. No, co tam chciał zrobić Michał Kula? To chyba wie tylko on sam. Skosłowała ta piłka tak nieco nieprzyjemnie. Michał próbował ją wybić w ostatniej chwili nogami. Ta się prześlizgnęła między butami, między getrami. Leandro, pole karne. Wisły Sandomierz. Sulkowski. Jeszcze Kiełtyka. Stanisławski. Centymetry dzieliły Szymona Stanisławskiego. Agu w pole karne. Walczy Leandro. Chinonzo Agu. Mocne uderzenie z woleja Kulkowskiego. A może bezpośredni strzał Bartka? Zobaczymy, co zaprezentuje nam były zawodnik Siarki Tarnobrzeg. Szymon Stanisławski, ależ blisko był Stachu pokonania Stanisława Wierzgacza. To Sulkowski jako szósty. Radecki, pole karne Wisły Sandomierz interweniuje. Stanisław Wierzgacz, kolejny rzut rożny dla Radomiaka. Upodobali sobie właśnie ten narożnik. Szymon Stanisławski, dwóch na dwóch, dwóch na trzech. Stanisławski! W sam środek, prosto w Stanisława Wierzgacza. Ależ aktywny jest dzisiaj Szymon Stanisławski. Tak, na drugim dachu nie stoi nikt. Ale mają tutaj rezerwową piłkę organizatorzy tego meczu. Tymczasem dobra piłka do Leandro. Leandro! I jest gol dla Radomiaka! 2-0, 54 minuta. Rossi Pereira Leandro niemal przesądza o wyniku tego spotkania. I Radomiak jest już nawet nie jedną nogą, a już zdecydowanie głębiej w drugiej lidze. Podstolak, Piątkowski. Oj, poważny błąd Aleksieja Dubiny. No nie jest najlepiej przygotowana ta murawa do gry w piłkę. Sporo takich dziur na tym boisku, sporo nierówności. Pacholarz. Kamil Hul. Jeszcze podłącza się Pacholarz. Ni to dośrodkowanie, ni to strzał od bramki Michał Kula. Rzut karny dla Wisły Sandomierz. Słusznie. Użył gwizdka arbiter tego meczu. Błąd w defensywie. Dobre prostopadłe podanie. Nie straszne mu nawet uderzenia z rzutu karnego. Jeszcze tam przebiega przed futbolówką Aleksiej Dubina, by wytrącić Bartłomieja Gołasę z równowagi. Gołasa, czy kula? Trafia Bartłomiej Gołasa. 30 metrów do bramki Stanisława Wierzgacza. Ależ strzał w stylu Cristiano Ronaldo, tak zwany spadający liść Aleksieja Dubiny. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Uderzenie z dystansu i tylko wzrokiem odprowadził piłkę Michał Kulak. Przechwyt Radomiaka. Stanisławski! Szymon Stanisławski! I nie ma bramki. Patrzy na zegarek arbiter z Krakowa. Szanowni Państwo,
w sezonie 2015-2016 na drugoligowych boiskach wystąpią piłkarze Radomiaka Radom. Piłkarze i sztab szkoleniowy udają się właśnie do kibiców, którzy znajdują się za bramą stadionu, a ja tymczasem żegnam się z Państwem. To była niezwykła przyjemność komentować spotkanie, po którym Radomiak awansował do drugiej ligi. Dziękuję za uwagę. Michał Szprendałowicz, Zebra TV. Dobra. Panie trenerze, rok pracy, hektolitry wylanego potu na treningach i wreszcie jest ten efekt, czyli druga liga. Na pewno bardzo się cieszymy, cały zespół właśnie tańczy w szatni, taniec zwycięstwa, ale uważam, że zapracowaliśmy sobie na ten sukces swoją postawą i w tej rundzie zasadniczej, no i teraz w tych barażach. Szkoda tego meczu w Radomiu, bo można tam było osiągnąć lepsze wyniki, grać tutaj dużo spokojniej, ale pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem mądrym, konsekwentnym, dobrze realizującym założenia. Dzisiaj ten plan taktyczny, który sobie na ten mecz nałożyliśmy, zawodnicy zrealizowali bardzo dobrze i uważam, zasłużone zwycięstwo po dobrym meczu i tylko się cieszyć. Czy ten zespół wymaga jakichś wielkich wzmocnień na drugą ligę, bo tutaj widać, że naprawdę jest potencjał, jest jakby drużyna na... No perspektywiczna, prawda? Tutaj jest wielu młodych zawodników, głównie z regionu i tak bardzo chyba wzmacniać tego nie trzeba. Każdy zespół uważam trzeba po każdym pół roku pracy trochę przebudować i ten zespół też na pewno potrzebuje tutaj trochę świeżej krwi, żeby się rozwijać i w tym kierunku pójdziemy. Będziemy chcieli trochę zmienić ten zespół, na pewno podnieść jego poziom sportowy, dodać jakichś cech, których nam brakuje, ale teraz cieszymy się i o tym nie rozmawiamy jeszcze. Druga liga to jest taki cel, można powiedzieć, takie miejsce docelowe, czy gramy dalej, gramy o kolejne cele? Na pewno druga liga to jest poziom dosyć wysoki, piłkarski i trudno powiedzieć, jak zespół odnajdzie się na tym etapie rozgrywek. Trzeba to spokojnie obserwować zespół, oczywiście starać się, żeby on był jak najlepszy i zobaczymy, sytuacja była też niejasna przed tą trzecią ligą teraz i okazało się, że zespół zdobył awans. Teraz jest druga liga, na pewno dużo wyższe oczekiwania są, dużo większe potrzeby i no będziemy ten zespół budować w ten sposób, żeby spokojnie mógł w tej drugiej lidze grać, a jak to odpali, zobaczymy.